Julia Twardowska. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór, bo dzień jeszcze, ale ciemno za oknem. Z Radomia? Tak, z Radomia. Co słychać w Radomiu? Bardzo dobrze. Właśnie jestem po treningu, odpoczywam. No już to myślami gdzieś przygotowuję się do kolejnego meczu, gdyż jutro gramy bardzo ważny mecz z Rzeszowem. No tak, gracie z Rzeszowem, ale ja jeszcze wrócę do tego Radomia, bo nie bez kozery spytałem. To jest twój sezon po 5 latach, tak sobie policzyłem chyba dobrze, 5 sezonach budowlanych w Łodzi. No jak ci w Radomiu jest? No tak, 5 lat w budowlanych, kawał czasu. Przyszedł moment, gdzie chciałam coś zmienić i właśnie padło na Radom. Bardzo dobrze mi w tym mieście, w drużynie też, już myślę, że tak zaklimatyzowałam się na dobre. No i co najważniejsze, wygrywamy. Jesteśmy teraz drugie w tabeli, więc naprawdę dobrze nam idzie. Trochę nas koronawirus zatrzymał, ale mamy do nadrobienia jeszcze 2 mecze. Ale wszystko idzie w dobrym kierunku. No tak, pełnisz dosyć ważną, znaczy dosyć, zawsze pełnisz dosyć ważną rolę, tutaj bardzo ważną, dużo, dużo grasz, dużo atakujesz, dużo piłek jest do ciebie, tam parę, po kilku meczach miałeś ponad 25 wystaw do siebie, to dosyć ważna i odpowiedzialna funkcja, jak sobie z tym radzisz? No tak, przyszłam tutaj, żeby grać, żeby się rozwijać. Na razie trener daje mi bardzo dużo szans. Pełnię tą rolę pierwszoszóstkowej. Jest mi z tym bardzo dobrze. Nie chciałabym grzać tak zwanej przysłowiowej ławy, więc bardzo się cieszę, że mogę grać. Na pewno. Oj, przepraszam za remont. Bywa. No, na pewno się rozwijam w tym klubie. Powiedziałeś o trenerze, trener Marquezi. Popraw mnie, bo mogę się mylić oczywiście. To jest twój Dobrze. pierwszy zagraniczny trener? Tak, jest to No mój pierwszy. to powiedz, jakie wrażenia? No bo do tej pory pracowałeś z Polakiem. Nie chodzi mi o ocenę, kto lepszy, kto gorszy, ale co, jest inaczej? Jest inaczej, jest na pewno inne spojrzenie na siatkówkę. No, mogę powiedzieć, że zdecydowanie widzę różnicę. Trener wielką wagę przykłada do każdego szczegółu, do każdego elementu. Nie mówię, że polscy trenerzy nie przykładają, ale bardzo, bardzo zależy mu, żeby każdy element wykonać bardzo perfekcyjnie. No i czasem, jeżeli nam coś perfekcyjnie nie wychodzi, to zostajemy na treningu tak długo, aż w końcu zacznie nam to wychodzić. No i wychodzi chyba coraz lepiej. Drugie miejsce w tabeli. Jakie ambicje macie w tym roku, powiedz? Już myślicie o jakichś ambicjach, bo już czas najwyższy, koniec 2020 roku jest. Jakie ambicje? No, na początku miałyśmy zamiar wygrywać każdy mecz. Z meczu na mecz no, wygrywamy. Zdarzyła nam się tylko jedna porażka. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Każda gdzieś tam trochę z tyłu głowy ma to, że fajnie by było po tym sezonie zająć wysokie miejsce i pokusić się o medal. Pokusić się o medal, czyli już to jest deklaracja, czy to tak o marzeniach mówisz bardziej, na razie przynajmniej. No nie chciałabym niczego tu deklarować, ale myślę, że każda z nas, zarówno sztab trenerski, jak i każda z zawodniczek, marzy o medalu w tym sezonie. Pięknie, tego ci życzę. No ale uciekniemy trochę z Radomia, teraz wrócimy do reprezentacji. Przez wiele lat jesteś już w reprezentacji. Różne te losy, z tego co pamiętam, grałaś, czasami byłaś w kadrze, byłaś tuż poza. W zeszłym roku pełniłaś funkcję kapitana, zaczynasz tutaj coraz poważniejszą rolę w reprezentacji pełnić. Jak siebie widzisz w przyszłym roku, powiedz mi, w sezonie reprezentacyjnym? Ten sezon ubiegły w tym roku był taki, nie był taki jak zawsze. Wiadomo, było to spowodowane koronawirusem. Trener dał odpocząć zawodniczkom, które mają dłuższy staż w kadrze, są starsze, więc było dużo młodzieży. No i tak wyszło, że byłam właśnie najstarsza i mogłam być kapitanem, z czego bardzo się cieszę. Było na pewno to spore doświadczenie dla mnie. No i mam nadzieję, że niedługo ten koronawirus się zakończy,
i będziemy mogły odbyć normalny sezon kadrowy i wszystko wróci do normalności. Jesteś gotowa, jak od lat, tak? Jestem gotowa, jestem zawsze. Tylko jeżeli trener zadzwoni, to jestem gotowa. Pięknie, miło słyszeć. Z życia prywatnego, rzuciłaś studia dla Radomia? Nie, nie rzuciłam studiów. Jestem na ostatnim roku magisterki, studiuję dietetykę. No i za rok będę się bronić. Pytam nie bez powodu, bo dotarły do mnie słuchy. Słyszy się głosy, jak mawiają klasycy, czyli trzeba do lekarza iść, jeżeli się głosy takie słyszy. Ale ludzie chwalą cię, że za to, że potrafisz dzielić no niełatwy żywot sportowca z tym, że kończysz właśnie studia. I to studia stacjonarne w Łodzi. Teraz chyba trochę inaczej. Zresztą z powodu koronawirusa to chyba normalne, że są zdalne. No niestety z powodu koronawirusa zajęcia są prowadzone online, jednak no mówię niestety, ale dla mnie to takie w sumie dobre rozwiązanie, ponieważ mogę uczestniczyć w tych zajęciach online, więc no mogę powiedzieć, że dla mnie to bardzo dobrze. Powoli zmierzając do końca naszej krótkiej, bardzo miłej dla mnie przynajmniej rozmowy, wrócimy do początku, bo zapowiedziałaś, ta rozmowa ukaże się w czwartek, czyli już po meczu z Rzeszowem. To teraz cię poproszę o typ na mecz środowy. Teraz muszę się skupić. Leclerc, moja Radomka, że Radom będzie grała z dewelopresem Rzeszów. Jaki będzie wynik? A opowiedz, zobaczymy, czy trafisz. Tak mam obstawić wynik? No i to się ukaże, i to się ukaże w czwartek. Bardzo wierzę w moją drużynę, w cały zespół. Ciężko pracowałyśmy, jesteśmy w bardzo dobrej dyspozycji, więc przewiduję zwycięstwo dla nas, ale jaki wynik, to zostawmy to do rozstrzygnięcia na boisku. No i tym optymistycznym akcentem dziękujemy mistrzyni dyplomacji, dziękuję Ci Julka, Julia Twardowska. Do zobaczenia, powodzenia jutro i w ogóle. W sezonie i nie tylko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.